zaczynałem, nie mam już. A, oprogramowanie, nic. Całego. Tak, w Bałtyku. I słuchawki? Słuchawki wodoodporne mam na tym, na... Wiszą na, wiesz, w sklepie, nie? Nie muszę... Nie, spokojnie, można nawet zakopać. Daj łopatkę, zakopę tą pieczę. Nie wiem, czy to coś zmienia w strukturze gruntu, jak się to zakopie i przyklepie i... Ale wypłynął mi w rzece i popłynął mi. A nie, tylko wodoodporne, urządzenie jednak jest dobre, no. Bo tam pewnie kupa ludzi chodzi po tych zawadach, po tym. Byłem tam sobie popatrzeć, jak to działa. I na wierzchu był kapsel, a pod spodem było, kurczę, taka garść monet. Ale jest lepiej wyważony, zdecydowanie. Nagrywasz, czy... No. Czyli to jest ten... Kolejka. Tu, Boratynka. Grosza. Poczekajcie, teraz filmuję, co tu leży może. Żeby to jakoś miało, miało ręce i nogi. Na piachu, normalnie w piachu, plaży. Dobra. Na plaży w ciszy. No tak, monetę na żelazie widzi, dokładnie. Teraz będzie kamerę łapał pewnie. Lekko przebija. Tu przebija żelazo, nieregularnie. Ale 80-70. No, pod względem separacji urządzenie naprawdę jest super. Zobaczymy, jak dalej będzie. Dla porównania to samo kanarkiem zrobimy. Ja chodziłem na dyskryminację, ale teraz wziąłem ten all-metal, bo jednak wolę, jak... Dobra, pokaż. Czasami ginie ten all-metal. Wolę, jak ten sygnał słyszę. Ja też mam all-metal. Tutaj to jest jeden wielki ciąg sygnału. Nie, to trzeba by krótko. Krótko, każdą z osobna. No ale tak, w takiej gęstości to one nie leżą. I tak samo działa Iron Audio w AT Pro niestety. Jak jest duży śmietnik, nie powinno się włączać Iron Audio, właśnie odwrotnie niż zaleca producent. Dlatego, że to powoduje, dodatkowy sygnał powoduje opóźnienie w linii audio. Nie? Tak, i wychodzi właśnie ten efekt, nie? Mimo, że na pustym terenie i w lesie, to Iron Audio jest bardzo fajny i AT Pro ma naprawdę bardzo fajny dźwięk. Ja to na przykład lubię, nie? Teraz będzie AT Pro, zobaczymy, powinno być szybciej. No nie ma porównania. To jest ogromne. Wysłuchałeś? Ten ma inne audio, wiadomo. Szybszy jest, to pokazuje to. A tą monetę przykrytą tym z gwoździem weź? Chociaż powiem ci, że... Nie, też słychać super. On pokazuje tą monetę pod tym gwoździem? No, zobaczmy, co on pokazuje. Weź nakryj może. No czekaj, zróbmy teraz tak. Za tobą grupka tata pieniądza znalazł. No, ale przebija monetę. Przebija. Ale że od ustawienia może zależeć. Jest to, bo jest na pro. Jakbyśmy na STD przerzucili, by było pewnie inaczej. W garecie, jak jest żelazo z tym, to sprawdzałem, to on w drugą stronę. Bo się z AT Progress z tym innymi? Ja myślę, że oni jeszcze zrobią update'y, nie? Pierwszy sygnał to jest ze statyka, tak? To jest dynamik, przemachanie mamy. Bo? To jest dobre. I eliminujesz, no, większość śmiecia jesteś w stanie... Żeby się im przełamał. Większa identyfikacja jednak dla takich świeżaków jak ja. To jest fajna rzecz, bo widzę ten sygnał i... Fajnie jest zrobione, naprawdę. Fajnie, że jest ta guma, ale nie jest to taki jakiś hardkorowy plastik. Nie, wykonane jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Też nie spodziewaliśmy się, że będzie taka jakość wykonania, bo... To oczywiście tu wykrywacz przeżył próbę dzieci pinpointerem drapały po wyświetlaczu, nie? No to nie jest źle. No, dałem im na 30 minut i tłukły w ten wykrywacz. Nie zwróciłem uwagi, niestety. Wyświetlacza to jest bieda, no. Nie, tam dalej. Gdzie? No, słuchawki są.
No i tam to jest ten. Taka górka i taka. Ale powiem ci, że mam wrażenie, że on tak z opóźnienia pokazuje w innym miejscu ten cel. Jak szybko machasz. Tu jest 700 ciał, bo to simplex będzie to złoto pokazujemy. Dwie w sumie już. No tutaj to było strzał od skrzyżowania tam. Współczesne. Łańcuszki porozrzucali. To za chwilę. Ty, nie widzą. O. Jest. Jest. Jest złoto.